Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie, piąte zadanie już z matury podstawowej z 2014 roku. Wspólnym pierwiastkiem równań. Tu mamy jedno równanie w postaci wielomianu, już złożonego bardzo ładnie. Oraz tutaj mamy równanie wymierne, jest liczba. Czyli musimy znaleźć tu pierwiastki i sprawdzić, które pasuje, tak? Oczywiście jeszcze jest drugi sposób. Podstawiamy -1 tu i -1 tu. Sprawdzimy, czy jest to pierwiastek. I tu ma być, tak? Czyli czy jest to równość. Ale oczywiście ja wolę to zrobić zupełnie, po prostu rozwiązać wam te równania. Czyli mamy tak. x² - 1, x - 10, no i x - 5. To ma być równe 0. Ponieważ tu są wszędzie mnożenia, to oczywiście jak mamy takie wyrażenia w nawiasach, to piszemy, że albo to ma być 0, albo to ma być 0, ewentualnie x - 5 ma być 0. Ok? Tu co robimy? Dodajemy 1, więc wychodzi, że x² równa się 1. Pierwiastkujemy, czyli x równa się 1 lub x równa się -1, tak? Bo -1 do kwadratu to też jest 1. Tu sobie dodajemy dyszkę, a więc x równa się 10. No i tu sobie dodajemy 5, a więc x równa się 5. Czyli rozwiązaniem pierwszego równania to są 1, -1, dyszka i 5. 1, -1, 5 i dyszka, tak? Więc wszystkie. Więc oczywiście musimy sobie rozwiązać drugie równanie, czyli to równanie. Najpierw tak, w mianowniku nie może być 0, tak? Czyli mówiąc inaczej, x - 1 nie może być 0, bo oczywiście przez 0 się nie dzieli, więc jak dodamy 1, no to x nie może być 1, czyli z automatu ta odpowiedź odpada. Tak? Bo x już nie może być 1. Bo zobaczcie, jak postawicie 1, to będzie 1 - 1, czyli 0. Dobra. No to teraz rozwiążmy sobie to równanie. Ja je tu na niebiesko machnę. Czyli mamy tak. 2x - 10 przez x - 1 równa się 0. Kiedy ułamek jest równy 0? No gdy licznik jest równy 0. Czyli kiedy 2x - 10 równa się 0. Dodamy sobie dyszkę. Czyli 2x równa się 10, podzielimy to oczywiście przez 2, czyli x równa się 5. Czyli wyszło nam tu rozwiązanie jedyne 5, tu jedyne rozwiązanie też, znaczy jedno z rozwiązań jest 5, czyli poprawną odpowiedzią jest 5. Bo zobaczcie, jak tu podstawicie 5, to będzie 0, a coś razy 0 to jest 0, a tu będzie 2 razy 5 to jest 10, minus 10 to jest 0 przez 4, czyli też jest 0. Teoretycznie tego nie trzeba sprawdzać, ale dobry nawyk jest taki, żeby sprawdzić tą dziedzinę równania, bo gdyby nam tu wyszła 5 i tu też wyszła 5, no to byśmy odrzucili to rozwiązanie, tak? Dobra, no i tyle. Oczywiście postaw łapkę w górę. Jak masz pytania, śmiało w komentarzach pisz teraz, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matmazpasja.pl.